Może być taka sprawa, że mamy filmik opublikowany na YouTubie i chcemy tam zamazać twarz. I teraz to właśnie tym się zajmiemy. Z YouTube'a wchodzimy na swój kanał, na filmy, czyli wideo, i tu jakiś film wybieramy, który nas interesuje, żeby zamazać ten twarz. Ja wezmę 600 subów, ten mój filmik. No, dzięki wszystkim za 600. Dobra, i teraz tak, bierzemy edytuj film i tu po lewej stronie pod szczegóły statystyki edytor. Wchodzimy na edytor i w edytorze mamy ostatni panel. Mamy kamerkę, film, dodać muzykę możemy, ekrany końcowe i rozmycie. I dodajemy rozmycie. Żeby to rozmycie zrobić, musimy wcisnąć edytuj, zamasz twarze, edytuj. I przetwarza się. Film nam znajduje twarze. Ja wziąłem specjalnie właśnie taki krótki filmik, żeby to szybko znalazł te fragmenty, w których będzie to rozmycie. I żeby ta analiza krótko trwała. Czyli mamy tu dwie rozpoznane twarze. To jestem cały czas ja, ale inne zdjęcie i on rozpoznaje jako dwie osoby. W każdym razie dwa takie obszary. I teraz tak, jeżeli mamy to zrobione, możemy sobie tu odznaczyć na dane zdjęcie i widać już na podglądzie, że ta twarz będzie zamazana. Lub na to drugie zdjęcie. No dobra, w każdym razie. I tu jest taki fragment z górami. Z ludźmi, z górami. Tego nam nie przechwyciło, ale tu też mamy jakiś fragment twarzy, też nam tej twarzy prawdopodobnie nie przechwyciło. Ja tego nie robiłem, także zobaczymy w praniu, jak to się zrobi. W każdym razie zaznaczam to przetwarzanie, czyli tych dwóch twarzy i robię zapisz. No, dzięki wszystkim za 600 subów. I już mamy to zamazanie zrobione. Najdłużej trwa analiza tych postaci. Ja to zrobiłem dlatego na krótkim filmiku. Musimy oczywiście wziąć teraz zapisz ten film, albo zmienić jeszcze konfigurację. Zmienić konfigurację, czyli albo możemy usunąć wszystkie, albo poszczególną jedną twarz, którą nie chcemy zamazywać. No ale dobra, my weźmiemy, że wszystkie chcemy zamazać. No, dzięki wszystkim za 600 subów. I teraz bierzemy zapisz. To może potrwać oczywiście chwilę. Po opublikowaniu tego filmiku dam wam tu, zobaczycie ten filmik właśnie na YouTubie, jakbyście chcieli sobie zajrzeć, jak ten 600 subów zostanie zamazany, jak te twarze. No sprawdziłem wszystkie te moje ujęcia z twarzą, no niby jaka tu nie wycięło, ale wszystkie te moje inne ujęcia z twarzą powycinało. Tu, jak są ludzie, taka grupa ludzi, to no, żadnego tu nie zarejestrowało, że jest jakiś człowiek. To jest taki fragmencik mały, bardzo krótki filmiku. To nie wycięło tych twarzy. Jeszcze co tu mogę powiedzieć, o czym zapomniałem. Edytuj film, edytor. Możemy sobie to oczywiście cofnąć, tak? Możemy sobie to rozmycie. O, dodaj rozmycie. Robimy jeszcze raz. I przywróć oryginał. Możemy sobie cofnąć całą tą operację, jeżeli nam już nie pasuje to rozmycie twarzy albo coś, tak? Dodatkowo ja robiłem jeszcze filmik o zamazywaniu twarzy w ShotCutie. Też wam dam link do tego filmiku, żebyście sobie sprawdzili, jak to można zrobić przed opublikowaniem filmu na YouTube. Wtedy dokładnie można sobie te twarze sprawdzić, jak to zrobić, jak to zamazywanie zrobić. Będzie link do tego filmu, nie wiem, tu czy tu, nie pamiętam, w którym to miejscu. To tyle, see ya!